Halo, halo, witajcie, czwartek. I niestety w ten czwartek, no nie ma nic ciekawego wam do pokazania. Ale naprawdę wam powiem, Rockstar coś trochę się powtarza z tymi premiami, bo te tygodnie są żenująco słabe i to tak poważnie wam powiem. W zasadzie mogę wam pokazać, jak bardzo żenująco słaby jest ten tydzień. Na podstawie w zasadzie nieruchomości. Patrzcie, wchodzimy na nieruchomości. Patrzcie, siedziba, nic. Bunkier, nic. Hangar, nic. Baza, nic. Klub nocny, tak samo. Salon gier, tak samo, nie? Warsztat, też nic nie ma, patrzcie, zero nieruchomości. Jeszcze tutaj mamy biuro, nic. To jest agencja akurat i biuro, nic. Nawet jeszcze jedno możemy wejść tu jeszcze. Zobacz listę nieruchomości, tu zero, w średnich nic, tanich. Też kurde nic, garaż jakiś losowy, też nie ma, nie? Nic nie ma. Kompletnie w tym tygodniu nie ma ani jednej nieruchomości. Rozumiecie wy to? Nic, żadna nieruchomość nie jest na przecenie. Są na przecenie, słuchajcie, uwaga, 4 samochody całe. Aż 4, widzicie. Terrero XO mamy. Widzicie, Ocelo Low Cost. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o legendary. Teraz w SSS, patrzcie, mamy Tahoma Coupe i D-klasę Dodger. I to są wszystkie samochody, absolutnie. Już zobaczyliśmy każdy samochód. Teraz słuchajcie, przechodzimy na premię w tym tygodniu. Uwaga, uwaga, zobaczcie, mamy tu, a potem tu i mamy to. Mamy jeden z trybów, proszę, widzicie, linia śmierci w tym tygodniu. W sensie fajny tryb, nie żeby nie był oczywiście fajny. Nawet Rockstar tam dodał przed letnim DLC, tego co pamiętam. Wtedy parę nowych mapek. Pograć sobie można, ale może razy dwa, nie razy trzy. I nazwijmy, że przejdźmy do najważniejszej rzeczy w tym tygodniu. Czyli tutaj to się znajduje. Wchodzimy sobie po prostu do Flickshopu. I w Flickshopie będziemy działać swoją drogą. To jest aktualnie... To jest ostatni tydzień, w którym mamy nagrodę za poziom trudny na tych misjach z ostatniej dawki, ale już nie ma premii na ostatnią dawkę. Żadnej. Wtedy chociaż była ta półtorej. Co prawda tutaj tak tam wiele się nie dostawało, ale... No ale było, no było. Teraz patrzcie, największą premię mamy tutaj. Co prawda nie mam już pełnego towaru, ale mimo wszystko wydaje mi się, że widać, że mamy premię półtorej na to. Tak, mamy półtorej premii na kwas. Nawet nie razy dwa, tylko półtorej. A do tego mamy jeszcze coś takiego tutaj. To akurat jest na premii razy dwa. Mianowicie w tym miejscu. A nie, to jest kupno zasobów. Ale możemy, jak sprowadzamy zasoby, no wtedy dostaniemy razy dwa, czyli zamiast jednego paska, znaczy paska, jednego tam bara na samym dole, dostaniemy całe dwa. I dosłownie to jest wszystko. Tak, wszystko, że wszystko. Więcej rzeczy nie ma w tym tygodniu. Cały tydzień się prezentuje tak, czyli w tym tygodniu sprzedajemy i to wszystko. Cały tydzień. Nudny, szczerze powiem wam, naprawdę, to jest tak nudny tydzień, że no naprawdę, nie? Nie spodziewałem się, że może być ten tydzień aż tak nudny. Nie ma do roboty w tym tygodniu w sumie nic poza zagraniem tego trybu. Bo jeżeli ktoś chciałby sobie go zagrać, chociaż on cały czas jest chyba dostępny. Rockstar miał dawać takie rotacje tych trybów adwersarza, oni tak dają rzadko te tryby adwersarza, że większość w sumie zostało usuniętych i już nigdy się w nie nie zagra. I w zasadzie pojawiają się jakieś nowe na premii. Także to tyle dosłownie. Także do następnego, cześć.